jak mówiłem, ponownie nagranie tutaj. Co teraz poruszymy? To też na apokalipsę wam się przyda. Ale ogólnie, co my tu mamy? Chciałem poruszyć temat tajnego źródła kontaktu, czyli krótkofalówki, walkie-talkie, jak zwał, tak zwał, i tak się nie zmieni, co to jest. Nie będę wymawiał tej nazwy, spróbuję wam przybliżyć. Mam nadzieję, że widać. Chyba widać. Słuchajcie, no kupiłem takie, bo ostatnio musiałem jechać. 500 w jedną, 500 w drugą, w sumie 1000 kilosów zrobić. Taki zestaw z takimi słuchawkami do ucha. No, słuchawki mi przestały działać akurat te. Więc w dupie. Jaka zaleta, jaka wada? Zaleta to niska cena. Cała stówa z wysyłką. Niby mają do ucha. Mają 13-15 kanałów. Jak usłyszycie, albo nie usłyszycie, bo się rozładowało. O. Mają głosowe. Power on. 6, 7, 8, 4. Tak zwane zmienienie kanałów. Od razu wam też głos mówi, że jest włączona lub wyłączona. Zwykły tok, wyciszanie, znaczy wyłączanie szumów, latarka. O. Możemy, tu mamy diodową latarkę, możemy sobie nią poświecić. I ogólnie, słuchajcie, nie jest źle. Akumulator przypinany. Typ krótkofalówek, które stawiamy na bazie, ładują się same. Nie są złe pod względem zabawy w terenie. Typu, pójdziecie sobie na ASG, idziecie do lasu, jesteście na wycieczce za granicą, a chodzicie tu i ówdzie, no i chcecie mieć ze swoją drugą połówką kontakt, macie krótkofalówkę. Jak się spisują takie krótkofalówki, te tanie gównianki podczas jazdy? No słuchajcie, na dwa samochody pruliśmy po te 120 do 130 na autostradzie i odległość kilometra to już był trochę problem. Były trzaski, były szumy, kiepsko zbierała podczas takiego zasuwania. Natomiast na autostradzie nie na autostradzie, na trasie szybkiego ruchu chyba robiliśmy akurat ten test. Pojechałem, tak jak było tu w miarę napisane, że one tam 4 czy 5 km w najlepszym wypadku. Pogoda co najmniej taka jak ta. Ta trasa taka prosta, pojechałem najpierw kilometr. Zatrzymałem się na poboczu na takim parkingu. Na CPN-ie była moja dziewczyna. Sprawdziliśmy kilometr, super, zero trzaśnięcia, zero tego, czyli jeśli za bardzo się nie przemieszczamy, dobrze zbierają. Natomiast natomiast powiem wam tak, jeśli chodzi o 2 kilometry, raczej jakiejś dużej różnicy też nie było, ale to pusta przestrzeń. Gorzej w terenie zabudowanym, około 1,5 bym wam dał. Tak sprawdzałem, jeszcze żebyście mogli usłyszeć, dogadać się i tak dalej. Natomiast te 3 km na tej trasie to tak niby łapała. Jak wyłączyłem te wyciszanie szumów, to z dużymi szumami powiedzmy, że usłyszałem. One mają wkręcane antenki. Zwykła taka antenka.
niby między 400 a 480 MHz, czy jakoś tak. Nie wiem, czy będzie to widać. Spróbuję wam przybliżyć. No są to gówniaczki takie, no nie oszukujmy się, no ale mówię, na wyprawę gdzieś, do lasu, w góry, na wakacjach, polecam. Zabieramy bazę, ładują się, no jest to zaleta i wada, że mają akumulatorki. Na tych akumulatorkach powiem wam 6, 7, 8, 8 godzin jechaliśmy. I do celu, jak dojechaliśmy, bez problemu jeszcze działały, więc daję im tak maksymalnie te 10 pewnie godzin działania. No i potem trzeba doładować je. Wadą i zaletą mają akumulator wbudowany, ale wyjmowany. Można dokupić nowe. Można mieć dwa ze sobą. Jeden się skończy, wkładacie drugi. Natomiast są też krótkofalówki mniej więcej w tych pieniądzach, mające zasilanie paluszkami. Można tam wsadzić akumulatory paluszki lub zwykłe paluszki, które kupicie w każdym sklepie. To jest też w pewien sposób zaleta. One się szybciej rozładowują, ale możecie zabrać kilka paczek paluszków ze sobą, które kupicie w każdym kiosku, w każdym sklepie. Więc ogólnie na gównometrze moim oceniam ten produkt na szóstkę. Spokojnie mogę dać szóstkę. Jest ponad przeciętność. Całkiem, gdyby nie fakt, że podczas jazdy, jak oddalaliśmy się na odległość około kilometra, to już dosyć mocnawe te trzaski były i nieraz trzeba było się dobrze wsłuchać poprzez hałas silnika jeszcze w samochodzie i tak dalej, to bym powiedział, że całkiem w ogóle byłyby dobre takie tanie główienka. Więc ogólnie mogę je wam polecić. Tylko pamiętajcie, przy przemieszczaniu się do pół kilometra, no kilometr ostatecznie ściągają. Powyżej to już trochę taki problem zaczyna się rodzić. Raz leci, raz nie leci. Nie wiem, od czego zależy. Też mi się wydaje, że zależy gdzie, bo ja miałem też przypięte tu, przy ramieniu. Jakbym gdzieś ją położył i podłączył pewnie słuchawkami i antena w ogóle w dupę gdzieś byłaby wycelowana, mogłoby być gorzej. Więc też wszystko zależy od tego, jak ustawicie antenę. No, więc ogólnie polecam wam, jak wam potrzebne coś taniego do komunikacji po lesie na ESG, porozumieć się, jak idzie ktoś na dach i druga osoba jest na dole, i porozumieć się, nie wiem, na wycieczce za granicą, żeby nie dzwonić, nie nabijać sobie w takie rzeczy, w góry, na Mazury, nad morze. Polecam, polecam. W tej cenie naprawdę nie jest to zły taki produkt. Muszę kiedyś kupić troszkę niby droższej tej samej firmy, ale droższe, że tak powiem, sprzęty. Zobaczę, czy podnosi się ich jakość właśnie w łapaniu podczas jazdy, czy psuło dupę to otłuc, bo na przykład tak samo będą ściągać tylko na kilometr. Dobra, słuchajcie. Dziękuję, miłego dzionka, zdrówka. Mam nadzieję, że filmik się przydał i że się podobał. Na razie.